Ja mogę otworzyć muzeum, zwiedzanie z antykami. Człowiek jak ze wsi przyjechał, zobaczył sklepy, to od razu mu lepiej. Wieczorem wysyłał mi zdjęcie tak, jak to świeci, jakby było przekazanie znicza olimpijskiego, nie? Nie no, tata, patrz co ja robię. Człowiek! Patrzcie. Dwaj blokersi. Hej, dzień dobry moi drodzy. A ty już idziesz w gaciach? Co za atrakcja? Teraz, hej, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. No jest 24, tak jak miało być, z 30 paru. I myślałam, że jest chłodniej i się tak poubierałyśmy. Znaczy Laura to jest w sumie rozebrana, jestem taka trochę skiszona. Jedziemy do Konina, ale zobaczcie jak to jest. Tyle było dni upalnych i dzisiaj i jutro ma być ochłodzenie i od poniedziałku ma być Armagedon. W sensie znowu ma być do 30. Znaczy no dobrze, no niech będzie ciepło, tylko bez burz. Bo, słuchajcie, może będziemy jechali i ja będę mówiła, dobra? Korzystając z tej niemiłej sytuacji, chciałabym pozdrowić Tomaszów Mazowiecki i sobie pozdrowię Kasię, która ogląda filmy. Gabrysię, która też ogląda filmy. I wiecie co? To już tak teraz prywatę sobie taką włączę. Mirka sobie też pozdrowię, a co? On ma mnie dosyć, a ja sobie Mirka pozdrowię, a co? Niech ma. Niech ma! Dobra, ale teraz właśnie dlaczego niemiła sytuacja? Dlatego, że właśnie wczoraj, no bo u mnie jest dzisiaj sobota, nie? U was jest niedziela. Nie, u was będzie poniedziałek, bo ja chyba nie zdążyłam wyedytować filmu. Przez Tomaszów przeszło to taka, nie wiem, ala tromba powietrzna, znaczy no nie ala, tylko tromba powietrzna i tam z tego, nie wiem, centrum handlowego? To ten dach cały zerwało, przeciągnęło go na te samochody, pouszkadzało wszystko. Ludzie, że tam nikt nie stał, przecież jakby to z taką siłą w kogoś uderzyło, to by łeb ścięło jeszcze. Matko świnto godzino. Ej, potem, jak czytałam, na Mazurach, ten ośrodek taki, co tam drzewa połamało, na te domki się obaliło wszystko, że to nikomu się też nic nie stało, naprawdę, dzięki Bogu, dzięki Bogu. I jeszcze chciałam wam znowu przypomnieć o tej pomadce, którą magluje nie wiem ile lat i ona piękne, ładne, białe zęby robi. No nie prostuje, nie naprawia, ale naprawdę wybija biel zębów, a ja mówię wam, no kamera to jest kamera, tak? I ja naturalnie nie mam jakoś wybitnie bardzo białych zębów, ale nie mam też strasznie jakoś takich żółtych. Mam takie, bym powiedziała, umiarkowane, o. Taką naturalną swoją biel mam naprawdę w normie, ale ta pomadka, naprawdę ona tak wybija biel, że to jest koniec świata. Także wrzucę wam ją w informacji pod filmem. Ona nie jest ani matowa, znaczy ona nie jest błyszcząca, nie? Ale nie jest jakaś taka, no taka pomiędzy. I ona jest o tyle świetna, że jak się je, no to ona się zjada. Ale zjada się normalnie, a nie tak, że wiecie, jak jecie, to czasami macie takie pomadki, że ona potrafi być tu. No wiecie o co chodzi, nie? Są takie pomadki, które migrują. No i właśnie to ona taka nie jest. Ja zużyłam jej chyba naprawdę z 7 opakowań. Także wrzucam wam link w informacji pod filmem do tej pomadki. No ale myślałam, że będzie i tak gorsza pogoda. Teraz jedziemy do domu, w sensie do bloku, bo Paula jest w bloku i chyba pojedziemy na działkę z nią. Bo Paula nie ma samochodu, bo ma samochód mechanika. Tak, bo ona chyba jeszcze nie odebrała tego samochodu. Ej, a ta bluzka to jest, wiecie co? 7-8 lat. Ja w ogóle mam wszystkie takie stare rzeczy. Ja mogę otworzyć muzeum, zwiedzanie z antykami. No możecie ją kojarzyć nawet z początku, gdy nagrywam filmy na YouTubie. To ją chyba kiedyś pokazywałam. Teraz czekajcie, musimy wydostać Laurę, muszę wydostać. Szacuję pogodę. No jak widzicie jest bardzo zachmurzone, ale to tak jest pogoda zmienna. Raz jest słońce, raz jest... Co tu się stało? Raz jest deszcz. Dobra, teraz muszę wziąć torbę, czyli zachować się jak wielbłąd. Czekajcie. A w ogóle ja nie wiem, czy Paula jeszcze nie śpi, wiecie? A jest... Nawet nie wiem, która jest przed 11. Nie, która jest godzina właśnie? Ja sama jestem ciekawa, która jest godzina. Za 5:11. Dobra. No Paula tam coś długo siedziała w nocy, bo w ogóle miała taką niezłą akcję. Ale wiecie co, my na razie nie możemy mówić o tej akcji, bo to jest takie dosyć poważne, więc jak się sprawa powyjaśnia, to wtedy wam powiemy. Chodź tu, tędy. Tu chodź, idziemy. Jezu, jakie to ciężkie, co ja tu nabrałam, Laura. Poczekaj, żeby mi aparat nie wyleciał, matko święta.
Może ja to w rękę wezmę? Nie będzie mi łatwiej? Jesteś na to ramię? Co? Może tak jednak? Dobra, chodź. Paula! Otwórz nam. Już nam Paula otwiera. Ej, musiałam się przebrać, bo mi już jest gorąco. Gdzie to jest? A, to jest to chyba. Bo Paula była w Lidlu. Apis jest w Lidlu, a rzeczywiście arbuzowy peeling do ciała. Muszę zobaczyć, jak pachnie, bo wiecie co? Paula się umyła. No ładnie pachnie. I mówi, coś jest nie tak. A ona się zaczęła smarować peelingiem, bo przez pomyłkę wzięła peeling, a nie mus do ciała. A czekajcie, to jest ten tusz do rzęs. Paula mówi, że jest niezadowolona. Patrzcie. Szkoda, to jutro sobie spróbuję ten tusz. Ten, to jest Maybelline. No tu nie będzie tak widać w tej kamerze. Przecież teraz już się nie będę szczotkować. Ale wiecie, co mi się wydaje? A może sobie trochę przejadę? Mi się wydaje, że po prostu może być w tym tuszu... No dobra, no może komuś coś nie pasować, no oczywiście. Ale mi się wydaje, że w tym tuszu może być to, jak ja kupuję tusz z Varieté z Eveline, to on na przykład przez 2 tygodnie ja go nienawidzę. Bo jest taki mokry. A po 2 tygodniach to ja pieję z zachwytu. Także z tuszami często tak jest. To ja sobie jutro go spróbuję na sucho. No na sucho, no. A który ona ma kolor? Ja też mam ten Eveline, ten co jest róż i błyszczyk. Znaczy pomadka w jednym. Jaki ty masz kolor? 03? A to nie, ja mam inny. Już powiedziałam, 04? Już powiedziałam, jak się wysmarować. A to co to jest nie to różowe? Nie wysmarowałam się, ja się nie wysmarowałam, tylko ja to odkręciłam. I tu był ten papierek. I ja to otworzyłam. O, widzisz i to. I ja mówię, ten balsam taki ma jakieś drobiny, no i później patrzę. Aha. Nie, bo u nas mama, ja wam kiedyś opowiadałam to, że u nas mama, no ale to ja byłam nastolatką wtedy i nigdy tego nie zapomnę, jak właśnie, czy dostała, czy kupiła, no nieważne. Żel pod prysznic to był, a ona myślała, że to jest balsam, nie? No i ona się, wiecie, wyumyła i się tak naciera, a to takie białe i się nie chce wchłonąć, chociaż kiedyś te balsamy takie były, nie? No, a się okazało, że ona się zaczęła nacierać żelem pod prysznic, a nie balsamem i musiała wejść pod prysznic jeszcze raz. A tu widzę ten, to jest Stars from the Stars. Ja mam ten żółty. Ona też ma ten żółty? Tak, też ma ten żółty, bo on widzę, że jeszcze jest chyba zielony. Ja mam ten. To ma naprawdę niezłe krycie. To jest taki ala podkład z filtrem. Tylko tamten ma SPF 50, a ten nie ma SPF 50. Shake. Dobra, nie wiem, może sobie jutro przetestuję. Coś tutaj widzę jeszcze takiego. Nie wiem, czy też tak macie. A, no właśnie, widzicie? Paula się zachwyca tym korektorem. Eveline. Jeny, rzeczywiście ona ma biały, to sobie nie przetestuję. No, o Jezus, jaka biel. No dla mnie za białe. No Paula się też opalać nie może ze względu na... To, że jest po operacji, ale właśnie tak się zastanawiam, czy by sobie go nie zamówić, bo jest 1 plus 1, w sensie jak kupicie jeden, to drugi jest minus 80% w Hebe. Jak chcecie, to wrzucę wam link informacji od firmy do tego korektora, bo ja sobie go zamawiam. O, i to też sobie zamówiłam do zmywania. No ja tam, no ja zawsze lubię grzebać. Paula nie ma pretensji, ona wie, że ja lubię grzebać. I to też sobie zamówiłam, wrzucam wam link informacji pod filmem. To jest olejek do demakijażu i na przykład ja osobiście bardziej wolę rzeczywiście zmywać makijaż płynem micelarnym, tym z Garniera, którego używam od XX lat, i olejkiem, a nie masełkami. O, tak mi jest wygodniej. Kurczę, szkoda, że ona ma taki jasny, no sobie spróbowała. No nie no, będę wyglądać jak komedia z takim jasnym. Ale chyba go sobie zamówię w takim razie. Czekaj się, coś czuję. No potem sobie pogrzebiemy jeszcze, dobra? No nie wiem, też lubicie tak, jak jedziecie do siostry czy do koleżanki i wiecie, no, jak żyjecie na takiej stopie, że możecie sobie mieszać, nie? To też tak lubicie mieszać? Ja lubię tak mieszać. A co to do włosów jest? Olejek do włosów i sana. Ładnie to pachnie, już czuję. Dobra, idę kawę wypić. Jeszcze wam chcę pokazać ten róż Hean. To jest taki, taka Barbie, wiecie co? No chciałam sobie, no miałam już róż i położyłam sobie na to jeszcze ten róż i taką matriochę sobie zrobiłam przez to. Ale taki, on jest, to jest 01 pink. I to jest taka naprawdę ładna, no prawie Barbie. Paula nie będzie miała nic przeciwko, że tak zębami zrobiłam. Jak zobaczy to w filmie, to może wtedy... No wiecie, my żyjemy normalnie, nie? Naprawdę ładnie.
I to takie napigmentowane? Też wam wrzucę link w informacji pod filmem. Mam pomysł na film, wiecie? Z Paulą. Ale to może później. Dobra, teraz my wychodzimy. Ej, pomalowałam sobie u stóp na czerwono. I taką mam ochotę na dłoniach też sobie zrobić czerwone. No ale to jeszcze trochę. Mama, a można dotykać? No tak, no ja wczoraj malowałam. Czy można dotykać? Ja teraz nie malowałam, wczoraj malowałam przecież. Top model idzie. Szpodel. Szpodel? Top model. Chodźmy. Chociaż powiem ci, że są plusy tego murku. Mogę sobie kamerę postawić. Tak sobie teraz nagrywam twoje włosy. Jak ona mówi? Popcorn? Dobra, no nieważne, zaraz dojdziemy. Nagrywam sobie Pauli włosy, bo próbuję sobie przypomnieć, jakie miałam. Bo ja też takie miałam. Ale co wam powiem, to to, że właśnie tak piździ, że łeb wyrywa i na razie w krótkiej chwili wygląda. Nie, jak tu chciałam postawić, to przecież trzeba tego kija wyciągnąć, bo się nie da. Nawet gdzie jedziemy na wycieczkę? Nie no, jedziemy tylko na chwilę do sklepu, do Dells. W ogóle lubisz ten sklep? Znaczy jak otworzyli w Koninie, to byłam dopiero raz tylko, ale ja jak jeździłam na praktyki do Kalisza, to jeździliśmy ciągle. No bo Dills, jeżeli ktoś nie wie, to też jest takie mydło, powidło, jakieś tam bibelotki, srodki, ja chemia, słodycze. Ja tak no, nie przepadam, ale jakieś tam na promocji jakieś, nie wiem, wiecie, jakieś chemia tak. Nawet czy coś, nie? No. Nie, ja tam Lenora. Dobra, jedziemy. Kupiłam. Dobra, ty Lenor. Ale wiesz co, nie opłacało się, bo ja kupiłam za dwie dychy. Czemu oddać? No nie, patrz, kupiłam za dwie dychy, no, ale wiesz, bo może jak z Anglii, to może lepiej pachnie. No nie wiem, wiesz jak to jest z chemią. No. A wczoraj jak była w Biedronce, to był za 17,99. Nie wiem, na czym przerwałam. Paula mówiła, że w Biedronce kupiła taniej, bo nie ej, wiem, co tam na się nagrało. Więcej. I tam sobie. I ten, i wiecie co? No to tak samo jest na przykład jak dla Biedronki, nie wiadomo skąd jest. Może dla Diz jedzie prosto. No nie wiem, tam skądś, z Niemiec, czy skądś tam, nie? To tak samo jak mi Damian z kanału Zielone Okno wtedy kupił te, co ja mu wysłałam. Ale bo Damian to poprosiłam w go. Mieszka, tak, no, i Damian mi wysłał prosto z Niemiec. No to w ogóle dzień do nocy. Ty może ona będzie wysyła. Co? Nam wyśle może czekoladę. Damian. Damian, wyślij nam czekolady. Mamy takie bidoki w Polsce. Może być nawet z Lidla, bo i tak macie lepsze. Nie, my sobie żartujemy teraz. Ale nie, no wtedy wiecie, no tak samo no, my mamy rodzinę w Niemczech, to też mi kupowali normalnie chemię. No to jest dzień do nocy. Ta sama, no, którą się kupi no. U nas, a ta, która przyjedzie z Niemiec, no jest różnica no dla mnie. No i w ogóle, ej, ale kiedyś w Polsce też te proszki takie były, że pamiętasz mama jak no mama to właśnie używała takiego Lenora czy coś, to, czy Kokolino, to pamiętam dzieciaki pod blokiem, jak ja wyszłam w takim, bo Polary kiedyś były modne, jak ja wyszłam w Polarze, to mi się pytali, czy jak to, czy ja się psikałam perfumami, jak do szkoły też chodziłam, to też mi się później tak, pytali. Tak, ale u nas było no. Też tak, że rodzice no, jeździli sobie do pracy, tam oni krótko, tam nie wiem, miesiąc czasami siedzieli i wracali, na przykład jak mieli wolne jakieś tam załatwione. Dobra, możemy jechać? Tak. Jedziemy po... Popcorn. Może się nauczę, jak dojedziemy. Człowiek jak ze wsi przyjechał, zobaczył sklepy, to od razu mu lepiej. Sinsay, Pepco, Dills, Rossmann. Nie no, żartuję. Ale wiecie co? Jak się tak robi zakupy przez internet i raz na jakiś czas jak się wpadnie do sklepu, no to nie wiem jak wam, ale mi się mordo cieszy. A tobie? Zobacz ile pringełsów. Paula powiedziała, że nie komentuje. No zobacz. Pringełsy. Wiecie, że nie. Pringels? To pringels. Palenizny pojawi się za 4-6 godzin. Samopalacz? Jakiś revolution skin. 12 złotych? No. Ej, ale co to jest za skin glow? No mówię, bo to chyba też jakieś te rzeczy widziałam na internecie. Suchy szampon, Batiste. On jest chyba trochę większy, nie? Czy to normalne? No nie wiem, 2 za 36 zł. No ogólnie ten sklep mnie nie porywa, ale no może zaraz mnie porwie. Zobaczymy. I oczywiście muzyka ryczy. Ja zawsze marzyłam. Co to się tym robi? Kręci się, odmarzyłaś się takich... Tak, Paula mówi, że jak z filmów w Ameryce... Popcory. Co są? Popcory. Popcory szukasz? Na samym końcu będą popcory. Idziemy na popcory, chodź. Idziemy na popcorn. Jak będziesz miała urodziny niedługo, a ile będziesz miała lat, powiedz? Chyba, że
Ile będziesz miała? 20. Jak 20? No w sumie 20 też, bo to szybko zleci. Ale doniczka fajna, osłonka do jedychy i taka z tych trochę większych. Ta też ładna, też do jedychy. Też ładne. Ale ja wam powiem, że ja chodzę po tym sklepie i ja nie mam tego takiego czegoś, wiecie? Nie mam takiego... Ty, jak za gramanicą. Nie nasze, widzisz? La es. A to są te, co ty kupowałaś? Ja wam powiem, że te chipsy są dobre. Te. One są naprawdę dobre. Bardzo są takie... Jak ktoś lubi takie... Bierz te grzybowe. One są bardzo takie doprawione. Które bierzemy, żelki? Paula. Ananaski? Paula i ostatnio zażarła żelki. Arbuzy? I dziecko miało problem. Przyszło i powiedział, jak to mi zjadł. Które? No rzeczywiście trzeba przyznać, że tych takich słodyczy to jest trochę inne są, nie? Niż w takich normalnych sklepach. No ale ty tak lubisz ten sklep? Czy nie? No ja tu jestem drugi raz. No, tak, no. Ale co czujesz? No, że jestem w sklepie. Ale masz taką ekstazę w sobie, czy? Nie no, jak u nas tego nie było, to miałam ekstazę, a teraz... A teraz nie ma. Wiesz, ja nie I patrz, jak naciągła Paula. Na jakąś Barbie. Nie wiem, czy tak można robić. Dobrze, że nie najdroższa. Nie wiem, czy tak można... Barbie? Jakaś Barbie, no sobie ją wybrałaś? Ale czujecie to? Nie dosyć, że wycyganiła Barbie, to jeszcze sekcja zdjęciowa. Chodź, zrobimy ci zdjęcie. Żeby było, że ciotka kupiła. Tak, żeby ciotka mogła pokazywać, że to ona kupiła. Nie, no pewnie. To jest coś, wiesz co? To mi się przypomina coś w stylu na cmentarzach. Byli, ale tylko jeden znicz, kwiatów nie było, źle postawili. Wiesz o co chodzi? No znacie melodię, na pewno w rodzinie macie takie rzeczy. Postawiła znicz na pomniku, znicz pęknie. Tak, tak. Nie no, ten rower fajny. Ona ma takie super ładny. Włosy, że czadę. Ładny. Czekajcie, nawet jest noga. To jest zestaw, nie? Tam na opakowaniu nawet jest piesek namalowany, jest koszyczek na pieska, nie ma pieska w zestawie. Wiecie, jaki to jest ból. Teraz wiemy, po co dziadek sobie z babcią położyli nową kostkę. Laura, malujesz? Czy ja mogę zacząć? Tak, ja też chcę zacząć. Malujemy? Tak, malujemy. A ja a sama malujemy. Jana maluje. A jakie ciastka? Ale ładnie malują. A ja? A zobacz. A te owsianki też mam. Nie wiem, co namaluję. Ja maluję tak samo biedronkę. Biedronkę malujesz? Ja chyba pszczołę. A ja maluję chyba krowę. Krowę? Tak. Patrz, zrobimy jej czubki. A na Barbie będzie chodziło mrówki. Uśmiech. I nóżki. I żądełko. A fajnie malują te kredy. Nie no, Paula, jaki artystyczny kwiat. Ale w ogóle naprawdę ładne te kredy, nie? Bardzo ładne te kredy. Ona jak tam wypełnia. Jaskowi śliczne serduszko. Piękne. Śliczne. Ja ci powiem, że ty to nie ale moja pszczoła jest ładniejsza. No nie depcz po moim. Ja nie depczę po twoim. To nie jakiś bestalek. A gdzie jest samochód taty? No tam. To jest... Aha, no może być samochód. Jak bestalencia, ty po mnie odziedziczyłeś. Może być. Bo ja słyszysz? Paula, jakie te? Ombre, cieniuje. Tak, bo patrzcie. Hortensja się bujnęła. Nie, tu się nic nie. To nie zgasło? Ty, to chyba. Nie, coś słyszę. No to jeszcze trochę. I patrzcie, tata. Ja się nie śmieję. Tylko to są te takie, co jak, no solarki, nie? No i one imitują ten ogień taki, tak fajnie, nie? No i tata się tak podjarał, że wieczorem wysyłał mi zdjęcie tak, jak to świeci, jakby było przekazanie znicza olimpijskiego, nie? Ale fajne, bo ten zestaw ile kosztował? 80? Bo to jest ile? 2, 4, 6, 8. No to, czekaj, gdzie to było wbite? Tu. 80, no to dobra cena z przesyłką. I naprawdę ładnie świecą. Kurczę, coś nam się nie chce palić, wiecie? Ej, a co do tego, co ja mówiłam dzisiaj w filmie, że ja też mam wszystkie rzeczy stare, to patrzcie tu. Tak sobie siedzę. No ładnie, kawkę mam zrobioną. A tu jest kubek Euro 2012. To ten kubek ma 12 lat. Jak się o tym dowiedziałam, to kawa od razu lepiej smakuje. A pamiętasz, Paula? Bo my byłyśmy, słuchajcie, jak było Euro 2012. Ta się podjarała tym swoim tym. Ta się podjarała tym swoim malunkiem i patrzcie. Słuchajcie, my byłyśmy na Euro 2012 wtedy na stadionie. Pracowałyśmy tam. W tych budach sprzedawałyśmy te hot dogi,
Co tam jeszcze było? No piwo tam. Na tym, na Orange Walls, no, na Beyoncé jeszcze byłyśmy. Na Polumach. Ja nie byłam. No jak? Nie? Nie, ja na Beyoncé nie byłam. Na tych, co... Nie, ja wtedy nie byłam. To wy wtedy jechałyście. No to ja byłam na Beyoncé, normalnie widzieliśmy cały koncert, no bo nikt ja tam nie byłam. Kupował. Nie, 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 nie. No. Nie byłaś? Nie, ja na Beyoncé na pewno nie byłam. A na Polu McCartneyu ty byłaś? Chyba tak. A ja na... Ty, a, nie, tak. Co Church? To mnie wtedy nie było przecież, ja wtedy nie jechałam, jak były Churche chyba. A, no to cię nie tak, było. Tak, to mnie nie było na tym koncercie. No to na Polu McCartneyu cię nie ja było. Ja robiłam proces, nie pojechałam do roboty. No, ale na Beyoncé to cały koncert normalnie widzieliśmy. To wrzucisz na Instagram tego kwiota. No już zaraz. To wrzuciłaś już? Wszyscy mi będą lajkować. Wszyscy ci będą lajkować! To było do mnie. My po prostu mamy taki styl... Dobra, zrobię zoomo. Skąd to jest? Od Chińczyków? Ej, wiecie czemu mamy problem? Ale fajnie, bo one tak... Bo wczoraj były te deszcze. I on jest trochę wilgotny, wiecie? I zobacz, to już zgasło. Zobacz. Ja nie wiem, czy to nam się uda rozpalić, wiecie? A nie za gorąco. Nie będziemy pół rozpałki wylewać. Już nawet ognia nie ma. A Laura sobie smaży kiełbaskę na słońcu. Kiełbaskę na słońcu sobie smażysz? No w sumie dziecko to jakiś pomysł jest. Kurczę. Wiecie, on jest niby suchy, ale on jest wilgotny, nie? To podmuchaj. Ło! Nie, bo to gaśnie co chwilę. Pa, jaki fajer. Ale to gaśnie, bo on jest, on chyba, ja nie wiem, czy to się da rozpalić. Nie, i wiesz, jaki jest ogień przestał. Zgasło przed chwilą. Tak? Ta. Ona jest kijowym strażnikiem ognia. Nie no, tata, patrz, co ja robię. Człowiek. Taki ogień, że... Tam siadamy na łóżku, ja już idę. Tu się inaczej nie da. Cała biała rozpałka i to pójdzie. Dwie rozpałki, ale rozpalę. Dwie całe rozpałki. Nie no, i już coś zaczyna te. On się chyba trochę wysuszył już. Patrzcie, no mamy problem z tym węglem, ale tata się nie poddaje i wrzucił karkubę. Nie wiem, czy rzeczywiście to nie ubeschło i trochę, no ale to się nic nie żarzy jeszcze. No może coś pójdzie, nie wiem. Jak nie, idziemy tutaj. O nie, mama, co ty robisz? Laurka. To ma sukienkę. Jeszcze palce będzie miała. O nie, o nie. Dobra, że... I patrzcie, nowy zakup. No to jest to. To jest lidlowskie, tak? Z Lidla. Dobra. I wrzuciliśmy kiełbasę, bo niestety no. Ale patrzcie, 5 minut i zobaczcie. Już jaka. Zobaczymy, w ile minut się zrobi. Może w 10. I patrzcie, tu jest. Jezu, jak ja pamiętam tą wieżę. Ale dobra, wieża to jest nic. A Iwa, patrzcie, patrzcie tu, popcorn, patrzcie, Jezus, Bee Geesy tu są, co tu jeszcze było, Abba, Jezu, Kelly Family tu jest. A co, ono nie działa? Mama wyłączyła, już nie działa. Aha, bratanki i szczypawica w środku, o mat, ja pierdzielę. I na tym, patrzcie, tu jest pierwsza piosenka Bum Bum Venga Boysów. No pewnie, że ja to pamiętam. Ja pierdziele. Nie wierzę. Musiałam z ryb z nocy. Pet, gdzie sobie kupiłaś? Na pewno wszyscy się pytają. W Ameryce. Nie, no poważne sprzęty, dziewczyny. No. Nie znajdziecie, patrzcie, że z metką się chodzi. No na gwarancji. To jest kapelusz wędkarski dla Dawida do łowienia rybów. A bo Dawid dzisiaj jest na nocce. Znaczy no jeszcze nie, ale już pojechali na cały dzień, na całą noc. I już złowili 6 dużych podobno, tylko jeszcze nie mam ani jednego zdjęcia, bo ja nie wiem, co to znaczy według nich duże, rozumiecie? O! I. Dobra, albo ta Kamczatka, coś tam. O, i otwieramy. Jak no, to jest Kamczatka. Dobra, dziadek wyciągnie i weźmie ze sobą. Podróżne. Jak wychodzimy, to co patrzymy? Na co? Na samo. Chody. Dobra, już dalej nie wychodzimy. Uwaga, stój, lala. Jedzie samochód? Jedzie? Nie jedzie. Kubeczek, może ten? I wsypię sobie trochę miętki. Wiecie, że ja lubię miętkę. Ja uwielbiam miętkę. O, może być trochę więcej. Patrzcie. Dwaj blokersi. Papieżują na balkonie. Papieżujemy. Papieżują.
No ale dobra, jak już... No Paula nie ma w zwyczaju, ale dobra, nieważne. No powiedz, co się stało. Dzieciuki wróciły z zegarek. A one papieżują? Tak sobie niby stoją, tanie... Nie idą, no cicho sieć. Ta niby żelki je, a Paula niby, bo tutaj siedzą gołębie, tam mają gniazdo, no nieważne, ona, tam jest para, oni mają młodego. Mają jedno dziecko czy dwa? Nie wiem, czy w ogóle już mają, bo po tych burzach to może... Nie wiadomo, czy żyje, także w ogóle naprawdę tam gołębie mają dzieci. No i ogólnie widzicie, tak niby gołębie ogląda, ale... A mówią, że to ludzie ze wsi takie... Ja wam powiem tak, mając możliwość mieszkania przez wiele lat w bloku i przez wiele lat na wsi, to ja wam powiem, że... No co byś wybrała? Co bym wybrała? No to gdzie mieszkam? No wieś, nie? Ale mi chodzi o to, jacy ludzie, nie? Że na przykład ludzie się śmieją, o, bo blokersi, w sensie, że wiecie, jak to się mówi? Jak ktoś kogoś obczaja? Monitoring osiedlowy, tak? No, to ja wam powiem, że czy ludzie z bloków, czy ludzie ze wsi, to jest to samo. Idę zamknąć klatkę. Także ja wam powiem, że nie ma gorszych ludzi ani tu, ani tu. Według mnie. Jak ma być ktoś świnią, to jest świnią i tyle, no. Po prostu. Dobre żarki? Wężyki? Patrzcie. Idę zamknąć klatkę. Ale jest przyjemnie. Powiem wam, że pogoda dopisała. Cały dzień byliśmy na działce. Nie? Patrzcie, papieżyk mały. Ja nie chcę. Ja chcę miętkę, wiesz? Widzowie macie, proszę. Dziękuję bardzo. No. Jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the wind up. Oh, now everything's on my mind. We've taken off, we've left behind. You gotta understand that we get one chance, one chance. You.